Siemaneczko, jestem Spooky, a to jest Assassin's Creed Valhalla, kolejny odcinek na moim kanale tej serii. Skończyliśmy Oxenfordshire. Padałoby coś ruszyć dalej. Wyczyściliśmy cały teren. Patrzmy, czy uda nam się upgrade'ować. Coś tutaj, no nie warto. Nie, tych innych rzeczy nie chcę upgrade'ować. Na razie skupiłbym się na tym, co noszę. Tak. You are looking powerful. Dzięki. I'm off. Be well, friend. Ale chyba mamy też surowce, żeby trochę rozbudować naszą wioskę. Teraz tak. Rozumiem, że na biało to są te rzeczy, które mam rozbudowane. A na... Właśnie. Z zielonym takim to jest to, co rozbudować dopiero możemy. Muzeum. O, muzeum. Tak. Zadanie będzie z tym związane. Jak to rozbudujemy? Warsztat tatuatora. Gospodarstwo rolne. To majdy. Już tylko 1000. Budowla bydła. Kartograf. Odblokuj tę zdolność, aby odkrywać różne miejsca na mapie. A zasoby i przedmioty odkrywamy. Dobra, zaczniemy od prawej. W sumie nie mam pomysłu. Tu. Browar. Idealnie. Oj, odznaczyłem. Jak dla mnie idealnie, browar. Trzeba w dziesiątkę. Chyba miałem surowce z tego, co widziałem. Halo, jest tu ktoś, z kim dałoby się pogadać na temat tego biznesu? No. Dobra. Ale chałupę. W tym browarze Tekla waży najlepsze piwo w tym kraju. Zwiększa wartość profitu z uczty o 25. Swoją drogą... Nie używamy kompletnie tego... Czym jest uczta? Bo przed wyruszeniem na nowe podboje, ale to mało się rozbudowało. Przed wyruszeniem na nowe podboje można by zawsze tu, będąc w osadzie, odbyć ucztę. Mamy 210 na 590. Jeszcze coś możemy wybudować. Ale pogadajmy z Teklą. Tekla, jesteś tu w końcu? O nie, ale jest coś do poczytania. Przepis Tekli na zimowe piwo. Wrzuć do kotła zeszłorocznego jęczmienia, który porósł już kolorami, i praż go na wolnym ogniu, póki smrodu nie zastąpi zapach palonego syropu. Weź równą miarę świeżej pszenicy, mocz ją przez 2 dni w czystej, lodowatej wodzie i dodaj do kotła. Uzupełnij wodą do pełna. Gotuj wszystko na silnym ogniu do rana, przeceć do kadzi i znów przygotuj ziarna. Do schłodzonego wywaru dodać 5 jabłek, gwiazdkę lawendy, jedną średnią szawię i kulę żywicy sosnowej wielkości pięści. Przykryj kaci i zapomnij o niej na 20 nocy. Przechowuj w beczce. Piwo trzymaj na mroźne wieczory, gdy trzeba się trochę rozgrzać. No, zapleśniała po prostu ma być ta pszenica. Notatka dla Tek. Moja słodko Valkirio. Najdroższa Teklo. Te włosy mają kolor pszenicy jesienią, twój głos jak wiosenna odwilż, pragnę ogrzać twoje łoże, gdy noc zimna zapada. I patrzeć jak śnisz, a pierś twa oddechem faluje. Okej. Nie wnikam. To nie od nas w każdym razie. Można spróbować? Chyba nie. O, nie to chciałem. What do you see, Sunen? Hodowla drobiu.
hulcaki. Ciekawe, czy ten list tu dotarł. Jak on tam był? Kwiatuszek? Czy te hulcaki? A tu jest ktoś? Śpi. Niewysłany list do Maidy. A niech cię, jestem cały czas roztargniona i to wszystko przez ciebie. Zupełnie nie potrafię myśleć o swych obowiązkach, gdy cały czas rozmyślam o kształcie twojego nosa i zapachu twojej szyi. Nie chcę czekać, aż się zobaczymy. Spotkajmy się jutro w przecince koło potoku z pstrągami koło południa. A może nie powinnam zdradzać miejsca naszego spotkania? Jeśli ktoś czyta ten list, nie wiem o co ci chodzi, to jest Bertram. Nie znam go. Pilnuj swojego nosa. Śmieszne. Dobra, panie. Ty śpisz, a ja ci dom wybuduję. Chyba. Nie wiem, czy mamy wystarczająco zasobów. Mamy. Buduj. Go do jeziora wyrzuciło na ten czas. To już czytałem, a tu jest drugi. List od Bertrama. Droga Maido, już 7 razy zaczynałem do ciebie pisać i za każdym razem mi nie szło. Nie wiem, co ci powiedzieć, z wyjątkiem tego, że cały czas o tobie myślę i za każdym razem, gdy cię widzę w mieście, czuję się, jakby w brzuchu pływały mi żaby. Ale to miłe uczucie. Będę dziś w nocy śnił o tobie, twój Bertram. A ta Maja to gdzieś dom możemy jej też postawić. Dobra, lecimy dalej, bo jeszcze chyba coś możemy budować. Muzeum. Dobra, postawmy to muzeum. Już się dowiedziałem właśnie, że w Lunden ten tajemnica, której nie mogliśmy zrobić, to jest związana z tym muzeum właśnie. Może jak nam gdzieś będzie brakować trochę minutek, byśmy tak robili, że kończymy ten wątek. Chodź, pogadamy. I suppose it will do for the moment, though it lacks the grandiosity of the Empire at its peak. You don't like it? It's not that. It's just not terribly Roman. It needs more. More relics, more statuary, more Rome. If you happen to find any distinctly Roman artifacts on your travels, bring them by. We can make something of this mess yet. Salve, Eivor. We have not yet been introduced. I am Octavian Claudius Britannicus, a collector of Roman relics. Quite a name you have. If you are wondering what good I will bring to the settlement, you need only look to the greatest empire the world has ever known. Yes, I've seen their great ruins. Always impressive. But you have not seen them restored to their former glory, and I can help. Eivor, have you ever been in love? Why do you ask? I wonder if you know the feeling of having your very heart pulled from your chest as it pursues the elusive object of your desire. I wonder if you have ever known the bitter agony of seeing your beloved in the arms of another. No, chyba zna. I have known such a pain, and Maximus was its source. One of your lovers? Oh, God, no! No, no, no! Maximus is a snake and a leech. A slime-encrusted, blood-sucking viper of a man. He stole from me my beloved. A perfectly preserved statue of a legionnaire. It is all I desire in this world. Last I heard, Maximus was holed up in and around London. Zrobimy to teraz. My beloved captive, leering and pawing at it, no doubt. If you should ever see him, give him my regards. By that, I mean spit on him. Then recover my statue.
O, możemy przekazywać rzymskie. Maski to jemu będziemy przekazywać? Here you are. More relics for your collection. Hmm. What have you brought for me? Wonderful. And here is something for you. There should be more like this out there. Maski dla niego. Teraz już wiem, po co maski są. Show me what you found. Wonderful. And here is something for you. I want more of these artifacts. Więcej nie mam. Dobra. See you soon. Dalej, Eivor. Skoczymy do Lundenu w takim razie. Załatwimy to. Rozbudujemy wioskę. No, dokładnie tak. Sobie do portu skoczymy. Nadrobimy takie pierdołki, które gdzieś tam zostawiliśmy. Jak już zacząłem w ten sposób ten odcinek, to już nie ma co poświęcać go na nowy region. Czekajcie, muszę coś sprawdzić szybko, więc nawet nie będę... O, już. Best not to draw attention here. No dobra. Podejście numer 3. Oda się z kimś pogadać. Statue is as fragile as the rest of my collection and costs more than the hovel you call a home. Just a clay man with his cock out, you nutter. Mikeladris, platen on den Erbenesse. Wróci, gdy Maximus będzie zajęty czymś innym. O, da się z nim pogadać? O, da się. I have a friend who needs that little Roman man you have, Octavian of London. I've a guess who your friend is, and no. Osbert cannot have his greasy pedestrian fingers on something so exquisite. Osbert. Oh, that is delicious. Yes, Osbert. A name fit for a poor failure. It'll cost a cow's weight in silver to get it in his hands. Jeszcze tu wrócę. Then you'll just have to return with more coin, Dane. If I need to keep Maximilian distracted and out of the way, if I am to steal that statue. Dobra, tam jest coś, że o zmierzchu gdzieś tam. Zmieńmy porę dnia. W tym liście przybitym tam tak było. Może zajęty jakoś może być i my byśmy mogli ten klucz zajewanić? That statue is as fragile as the rest of my collection and costs more than the hovel you call a home. Just a clay man with his cock out, you nutter. A z tobą da się pogadać? Nie da. O, tam jest ktoś do pogadania. Odd jobs for coin! Odd jobs for... I have an odd job and can pay you coin. I can pay you even more coin to not ask questions. You sound like my father. What do you need? If you try to chop me up to bits, I'll scream. I just need you to keep a man busy while I take back something he stole from me. If you pay up front, then deal. But we need a signal for if he's coming and for when you're all clear. I'll make this noise. Gah! Gah! If he's coming your way. And you make it when you've got the thing. This noise? Ka-ka? Close enough. No dawaj, dzieciaki. Swoje zapłaciłem, idź odwracać uwagę. Greetings, Lord. I heard you buy things the giants left behind. Romans, yes. But go on. Yeah. Well, my father...
He found a great deal of these things by our house. Coins and hexes and stuff. He's found actual busts. What level of damage? Have you found any emperor? Which one? Dziennik Maksymiliana. Nieobecność Osberta została dostrzeżona podczas zgromadzenia forum. Przynajmniej raz mogłem przemawiać, nie czując jego smrodu wdzierającego się do nosa. Może przejścia z hełmem pokazały mu wreszcie, że tylko ludzie kultury mogą wyróżnić się dzięki swojej miłości do Rzymu. Jest statuetka. Enough babbling! Someone is in my home! Men! Gah! Jakby tam wejść, zobaczyć teraz? Nie, dobra, nie będziemy wbijać. Idziemy do dziecka. Jeszcze chcę pogadać. Great work. Try to keep out of trouble. I don't make promises I can't keep, but you paid me in full, so I won't break your knees. Chciałbym to zobaczyć. Zobaczmy, co Osbert zrobi z posągiem, statuetką. Statuetka raczej. Swoją drogą. Tamta, co tam idzie. Ta Indianka. To by miała ochotę na Ivor. Tak, na dłuższą metę, nie tylko przygoda. Ale Eivor sprzedała serce Randwi. Tak wyszło. Znaczy, może w przyszłości się coś zmieni. Dawaj, a nie, dobra, nie śpisz. Octavian, I have something that may interest you. Hmm? Maximilian sends his regards. What? He gave this to you? That perfect little wretch. How did he bring himself to part with it? Ask no questions. Hear no lies. I only hope you enjoy it, and that neither of us have to see that man again. Oh, thank you, Eivor. Thank you. No dobra, to koniec. I must be on my way now. Goodbye. Dai dulci fruemini. No tak, cokolwiek. Ale ekspem żeś posypał, to zadowolony jestem. A co tu jest? Oskarżenie Maksymiliana. Czy naprawdę myślisz o Osbercie, że nie wiem, że to ty? A tak, znam twoje prawdziwe imię. Że to ty posłałeś za mną swoją posługaczkę, by zwędziła posąg? Typowe dla ciebie. Lecz mimo takiego braku szacunku nie będę domagał się zadośćuczynienia, bo jeśli, aby wzbogacić swą kolekcję, uciekasz się do takiej podłości i okradasz mnie, to sam dowodzisz mej wyższości. Jesteś żałosny, Maksymilian. P.S. Śmierdzisz szynami, podobnie jak twoja bydlęca towarzyszka. No spoko, to taki ten, kamuflaż. Tak zwany. Co tu mamy? Ziemia, a to... Tu? A tu już mam dodane. To jest akurat fajne. No. Dobre. Też dobre. Kolejny budyneczek. Jakiś namiot zaraz obok jest.
Myślałem, że to kwiatuszek. Co my tu mamy? Nic na razie. Chata Alvisa i Holgera. Poza sztuki i wojny na argumenty. Zwiększa wartość profitu z uczty. Wrażenia przy skrytobójstwie. Buduj. To ci bracia, co się kłócą? Pyskówka w połowie skończona. Pozwól, że cię ostrzegę, drogi pyskaczu. Jest we mnie więcej niż się wydaje. Jestem najgorszym koszmarem poety. Przeze mnie wierszo leci krzycząc z przerażenia. Spróbować, choć wyglądam jak marzenie, albo lecz wyglądam jak marzenie. Para, wara, mara. Da, to ci bracia. Tajne notatki na pyskówkę. Tekla ma koński uśmiech, a na głowie słomianą strzechę. Polać jej miodu w gardło i zapchać gębę mięchem. Gunnar, stary koślawy głupiec, co się swej kuźni garbi. Jak widzę jego twarz, już mam kolację w gardle. Trochę słabe. Randvi, żona Sigurda. A, kobieta kocha się w stole. Kochałaby się z pionkami i swoimi mapami, gdyby tylko mogła. Słabe. Holger, to za proste. No, panowie od pyskówek, dobrze mówię. Tam jest dom pól tej. No, tej brzbitki. Dalej. Nie wiem. Możemy spróbować. Nie, o, możemy podejrzeć też skruka. Czy nas na coś jeszcze stać? 60 potrzeba. 60. 85. 85. 60. Tam nas stać. Na stocznię. To idziemy. Szkutnika. Potrzebujemy, pewnie mamy już. Gdzie to? A to tu. Buduj. Zobacz warsztat. Dzięki swej rzemieślniczej biegłości Gudrun zmieni wygląd twojej łodzi, o ile tylko przyniesiesz odpowiednie schematy dekoracyjne. Przynosi tutaj, aby odblokować i wprowadzać nowe zmiany. Aha! Kad. A zobaczmy. Żagiel. Straszny trochę, nie? Galion. O, do kompletu. O, coś się zawiesiło. Halo. O, odwiesiło się. Rufa. Wszystko. Ale mam paskudny statek. Tak, wystarczy. I'll see you later, friend. Goodbye, Eivor. Zobaczmy, czy się coś o tobie możemy dowiedzieć tutaj. O, raczej tak. Notatka od Gudmunda dla Gudrun.
Wiesz, że cię uwielbiam, ale muszę powiedzieć, moja malinko, że ostatnio twoim projektom, choć w Łodzi cały czas wychodzą ci niezawodne i godne podziwu, brakuje jakby polotu. Chciałbym delikatnie i z miłością zasugerować ci, że gdy następnym razem będziesz rysować nowe plany, postaraj się, by łodzie były tak piękne jak ty, a nie tylko nudne i sprawne. Dobra, a ten drugi list? Chciałbym ten drugi. Notatka od Gudrun do Gudmunda. Tak cię kocham. Bardzo bym chciała, byś pamiętał, kochany, że budowanie łodzi to robota dla rzemieślnika, nie artysty. Polot i piękno są dobre dla tych maślanookich budowniczych, którzy mają czas na wymyślne projekty. Pozwól jednak, bym z miłością zwróciła ci uwagę, że gdy chcesz zbudować łódź, trzeba koncentrować się na jej niezawodności, a nie obmyślać nowe sposoby na jej upiększenie. Taka niby kłótnia. A to pewnie oni do siebie piszą. No dobra. Byłoby, że było. Świat. Rozbudowaliśmy, co mogliśmy. Ale... No, tu tego nie zrobimy. Ale możemy się udać i zapełnić ten czas tym terenem. Nadrobić trochę to coś, co zostawiłem kiedyś. Naprzeciwko mamy punkt synchronizacji. Ciekawe, czy nas to lubią, czy nie lubią. O, jakiś klucz. Nadzieja Edmunda. Tak w ogóle mamy... Klucz to już wiadomo, do czego będzie. Tak w ogóle to mamy tutaj do... niedaleko. Jeszcze jedną I feel great. Czy tam jest? Lord, forgive not these men their trespasses. Send them instead. Did you kill these men? These defilers killed themselves. By despoiling this sacred ground, God told me the full tale. Then he told me to chastise them. To ich upomniała. He told me much about you, too. Stand down, Saxon! I mean you no harm! O, jaka szybka! Się ogłuszysz. Płoń! Płoń! O, żyje jeszcze. Tell me again. What did your god say about me? My god names you the crow-eyed devil. And he sends out his angels to find you and to kill you. And then they will fling you into the pits of hell, demon. Okej. Brzmi jakby mówiła o tych, o zelotach. Czytaj. Godna ofiara. O panie, przyjmij te dary, moją ofiarę krwi, jako znak mego oddania twej przemożnej sławie. Położyłam już tuzin pogan na twą większą chwałę. Atoli jeden zdołał zbiec między krokwie, nim szczes, więc gładź go wedle swej woli. Niech jego krew i ciało uradują cię, o panie. Twój najbardziej oddany apostoł, święta Eufwyna, młot na pogan. Ale se tytuł walnęła. Dobra, ale to trzeba jeszcze... na górę jakoś. Tu. O, drabinkę trzeba sobie otworzyć. Tu. Jakiś koszyk jest, ale to już nieważne. Czytaj. Klucz łupieżcy. Sas wybłagał u mnie słodki dar śmierci w zamian za te wieści. Opodal kościoła ukryty jest wielki skarb. Drogi do niego strzegą drzwi, ale ja mam klucz. Powiedzcie jarlowi, że wrócę ze wspaniałymi łupami. No i to jest ten klucz. Czy da się tędy wyjść na zewnątrz? Nie. Musimy się wspiąć na wieżę na zewnątrz. Swoją drogą
ciekawostka, nie? Scroll. Tam jest. Czy mi się wydawało? O, patrzcie. Kolejna ten. Anomalia Animusa. To my tu jeszcze będziemy mieli zajęć. Zostawię to tak. Na moment, kiedy przyjdziemy po nią. To jest jedna z trzech sióstr, która dom ma... Znaczy ich dom był tutaj. W podziemiach jest posąg, który broni przejścia dalej. Podejrzewam, że właśnie do tego kawałka ekwipunku. No, a mi nie pozostaje nic innego, jak życzyć wam miłego grania i do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie, cześć!